Hej, dzień dobry, witam moi państwo. Od rana mam kolejny problem, taki niesamowity, bo poprałam sobie, wiecie, firany i w ogóle nie, tam na kaloryferze wisi druga, gdzieś tam jeszcze wisi trzecia i o ile dobrze wszystko zrobiłam, to w ogóle nie wiem, czemu mój mózg zrobił tak, że włączyłam największe wirowanie, jakie istnieje w mojej pralce i wszystkie firany, nawet te, których nigdy nie prasowałam, muszę przeprasować, no czajcie bazę, O, Rysi! Rysi, Rysi, brzuch ci wisi. Wbiłeś pazura dla bezpieczeństwa? O nie. Namiętne, Ryszard, namiętne. Bazel, ty draniu. Oj, oj, oj. Tarararum, tarararum, tarararum. Ale ci zaśpiewam. Dla ciebie, Bazyl, specjalnie. No, haj, nie? No. Pierwsza rzecz, którą mam na sobie, to jest taki... Ja nie wiem, czy to widać. O, może tak będzie lepiej widać. Taki topik z Berszki, który kupiłam w lumpie. Fajnie, taki ma grubszy materiał, ale teraz w tym nie wychodzę, tylko tak stwierdziłam, że na szybko go po prostu założę, żebyście sobie mogli zobaczyć. I jadę teraz do sklepu. Jest wcześnie, raniutko. 8:57. O, tu mam uszykowany ten maszynkę do mięsa, bo będę robiła pasztet, który pojawi się w filmiku co jem w ciągu dnia. Tam będziecie mogli zobaczyć. Oj, coś się zadarło. Na paznokietku, gdzie tu jest jakiś ten? Czy my mamy jakiś, no, mamy jakiś pilniczek pewnie na chwilę. Na chwilę, dwa gile, nie? Za chwilę, dwa gile. I jadę odebrać, słuchajcie, mięso, bo zamówiliśmy sobie mięso, żeby mieć z głowy już to. Wracam, robimy też chleb, bo wczoraj nastawiłam ciasto do wyrastania. Już pięknie, ładnie wyrosło, więc wrócę. Wrócamy do piekarnika i dzisiaj mamy też dzień chlebka i pasztetu. Ale pasztet zobaczycie w innym filmie. Później wam pokażę jeszcze parę rzeczy, które sobie właśnie kupiłam w tym, w lumpie. Dużo tego nie ma. Jedziemy. Gasimy ten biznes plan i wychodzimy. Boże, portfel wzięłam, a nie. Torebki na zakupy. Możemy wychodzić. W ogóle od rana teraz są, no nie mega, ale po prostu przymrozki i czas na kozaki. I czekajcie, jak ja bym was położyła tutaj, albo i nawet tutaj, o zobaczcie, tu mam ser własnej roboty, to jest wszystko własnej roboty, takie wiecie, po prostu, o, kicha, kiełba, jak to się mówi, bialutka, i boczuś wędzony i schabik, który będziemy właśnie zaraz przygotowywać, ale to będzie w filmie matko kochana, co ja robię, do zlewu go, jak on już się umyje, w filmie co jem w ciągu dnia. Przyjść, o, śmieci wyrzucić, mam stertę śmieci i właśnie robię sobie kawę i później się z wami połączę, bo tutaj muszę w kuchni trochę poszaleć, porobić. O, na przykład tutaj już robię pasztet, który wy chyba może już być może jest szansa, że widzieliście, a jeżeli nie, to będziecie go widzieli na dniach. I to ze schabu też. No, więc teraz jest faza na trochę mięsa. Mięso naprawdę z bardzo dobrego źródła, bez obaw, bez niczego, więc... Dobra, ja może dokończę tą kawę maleńka. Chodź no tu. Wstawmy mleczko i może coś zjem i pójdę wyrzucić śmieci. Tak. I potem się wezmę za pasztet. Tak. Bo chleb za parę minut do piekarnika. Ale plan działania. Co? Kamera, akcja. Tu widzicie jedną kamerę. W ogóle wszystko pewnie widzicie. Tam, tu chleb, tam siedzi pasztet, tu trzepię kotlety. Spoko, mam tutaj pozakrywane mięso, także nie bryzgam na krzesła ani nic. Także jeszcze się nie zajmuję vlogiem, tylko jeszcze, słuchajcie, oddaję się temu, co kocham i uwielbiam, czyli gotowaniu. A chyba będziemy mieli gości jutro, dlatego też robię więcej. O. I chcę sobie przygotować, żeby już było, żeby później ewentualnie się nie zdziwić i nie mieć rąk w nocniku, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? No, noc mnie swędzi. Nie wiem, jak tam mnie widać, moi drodzy. To jest właśnie jeden
szlafroczek, który dorwałam w lumpie. To już są ciuchy wyprane i jest tylko jedno małe ale. No oczywiście to tak wiecie, no można by było zorganizować, że nie trzeba by było go prasować, ale to jest typ, który trzeba niestety prasować. To jest jedna rzecz, ta krótki ten topik, taka fajna koroneczka, fajny, taki delikatny. I dwie rzeczy, które dorwałam, to są takie grochy na długi rękaw i te grochy są z H&M. Tak, z H&M. I co jest najlepsze? Że to jest koszulka w europejskim rozmiarze, uwaga, 44. Nie, nic się ze mną nie porobiło, ale jak ją założyłam, to wiecie, ona jest troszeczkę luźniejsza, ale naprawdę ona nie wygląda jakby była nie wiadomo jak duża, to nie chcę wiedzieć jak wyglądał 36 z tego w takim razie. To bym chyba nawet nogi, palca nie włożyła. I ona z tyłu na plecach po całości ma guziczki. Bardzo fajny materiał, tutaj też jest guziczek z przodu, także takie twarzowe grochy. Ja w ogóle wyglądam, jakbym wyglądała jak umęczona życiem, no to słuchajcie, jest 14.43 i ja dopiero odeszłam od garów, ale dzisiaj się tak wyżyłam i teraz wy sobie myślicie, kuźwa dziewczyno, praktycznie codziennie gotujesz, nie wiadomo ile i jeszcze ci mało? Gdzie co dzisiaj się wyżyłam tak w mięsie, zrobiłam schab, pasztet i no brakowało mi tego, w ogóle mam ochotę na mięso teraz jak zobaczycie, więc dla mięsożerców na pewno się coś znajdzie. I słuchajcie, fajna sukieneczka z mojito w rozmiarze S, o, krótki rękawek, fajny taki porządny materiał i ja widzę jak tu są kieszenie, a tych kieszeni tu nie ma. Aj, no niestety. Więc dobra, to mamy jedno. I teraz, wiecie co, dostałam... Stoicie na kartonie. Ja bym musiała was gdzieś indziej położyć, moi drodzy. Poczekajcie, pomyślimy logicznie. Staniecie sobie na chwilę na naczyniu żaroodpornym. No, tak stwierdzam. I słuchajcie, dostałam paczkę od Batiste. I pamiętacie, że jakiś czas temu pokazywałam wam właśnie ten fajny spray taki, który się psika do włosów i... On jest taki, on ma tam olejki w środku i on zapobiega, czemu? Zapobiega puszeniu. I dostałam 4 produkty. Nie wiem, śmiać mi się chciało, że ktoś pewnie oglądał ten film czy coś, nie wiem. Ja w ogóle od zawsze lubiłam te szampony, suche szampony z Batiste. I dostałam taki bajer, słuchajcie, w postaci tych perełek. I bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Zamówiłam sobie w ogóle inne z AliExpress i zobaczymy jak to się sprawdzi. Paka fajnie zapakowana i słuchajcie, tutaj mamy 4 bajery, więc będziecie wiedzieli co mam. Jakbyście się chcieli zapytać, czy to się sprawdza, czy nie, to śmiało proszę do mnie pisać. Może już będę miała właśnie przetestowane. I tu mamy... Aha, coś tu jeszcze mamy. Coś tu jeszcze mamy. Aaa! No proszę, jak idziemy do przodu. O, tytka na zakupęsy. I co my tu mamy, moi drodzy? Suchy szampon. Czyli tak, co? To jest suchy szampon. I to jest suchy szampon. Jakieś nowe? Chyba jakieś nowe, bo nie kojarzę tych wyglądów. I tu mamy, o, jakiś kwiatowy. Pachniesz? Ciu. Eksperyment. O! O, jakie kwiatunie! Naprawdę ładnie pachnie. Suchy szampon do włosów Batiste. Natychmiast odświeża bez użycia wody, absorbując sebum i zanieczyszczenia oraz sprawiając, że włosy są puszyste, jedwabiście miękkie i uniesione u nasady. No, u mnie też tak działa, także... Znaczy też tak właśnie działa, jak producent opisuje, więc to jest trzeci. A to czwarte... To mamy, co to mamy? Coś mamy do stylizacji. Co to mamy do tej stylizacji? Lakier do stylizacji włosów, który zapewnia doskonałą trwałość Twojej fryzury, nawet podczas wilgotnej czy wiecznej pogody. Nie matowi i nie skleja włosów. To ostatnie jest bardzo ważne, na pewno się temu przyjrzymy i zobaczymy, o co chodzi. Tu widzę, że ten różowy, suchy szampon zwiększa objętość i ma w sobie kolagen i keratynę. A tu coś mamy... Do włosów zniszczonych niewidoczna formuła. Też będziemy to mieli na uwadze. Zobaczymy. Tego wypróbujemy i tak jak mówię, jeżeli nie matowi i nie skleja, to żyć nie umierać. Wiecie, że mam takie... Uwielbiam zapach benzyny i uwielbiam zapach lakierów do włosów.
kleju, jakkolwiek to brzmi. Więc dziękuję bardzo serdecznie, Batist, za paczuchę. I ja idę teraz odkurzyć. Tak. Hej, hi, hello. Chciałam zabłysnąć, nie wiem, czy mi wyszło. Wczoraj był 31, Halloween. Dzisiaj jest pierwszy, a wy macie niedzielę, więc miłej niedzieli, moi drodzy. Idę właśnie do góry, do mojej szafeczki po kozaczki, bo zaraz jedziemy na cmentarz i co roku jest to samo fascynujące zjawisko, czyli rewia mody na cmentarzu. Jest tego coraz mniej, ale jest ta rewia mody, te wiecie. Pamiętam jeszcze, najlepsze są zawsze rewie mody, jak jest... Nie wiadomo jak zimno. Pamiętam, ej, w ogóle ileś lat do tyłu, nie? To jakie śniegi było, jak się jechało na cmentarz i w ogóle masakra. A teraz na przykład, no, u nas jest minus 3. Zaraz pewnie będzie 0, więc no, z tego mrozu nic nie będzie. Ale kiedyś śnieg po kolana, się jechało na cmentarz, nie wiadomo co jeszcze. I najlepsze są rewie mody, jak jest, nie wiem, jak było, z minus 10, 15. Śniegu nie wiadomo ile, nie? Ale piczu kryja. I kozaki. Bo przecież ona idzie na cmentarz. Nie, naprawdę, to jest... Wcale to nie jest zabawne, nie? Ja rozumiem, że może ktoś jest rzeczywiście zimnolubny. Spoko, szanuję. Ale są miejsca, w których no rzeczywiście... Ja nawet... O, ja w ogóle muszę tylko włosy uczesać w koka i ten... Potem jedziemy do rodziny na kawę i później wracamy. I wiecie, jakie mamy plany? Takie, że ja mam do zmontowania aż 4 filmy. Co zejdzie mi do wieczora i może wieczorem będziemy mieli gości, ale to raczej nie wiem, znaczy raczej nie wiem, nie wiem, jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest jedno. Drugie, tu w tym pudle, nie wiem, czy widzicie, tam jest ten mój kalendarz adwentowy z ASOS, ASOS, nie? ASOS po polsku. Wiecie, jak mnie szarpało? Wczoraj tak mnie szarpało, normalnie tak mnie brało, bo... Ja mniej więcej nie wiem wszystkiego. Ja go kupiłam ze względu na to, że ja wiem, że tam są bardzo dobre kosmetyki, te, które ja chciałam nawet przetestować i uważam, że jego cena była adekwatna do tego wszystkiego, bo ja zapłaciłam za niego chyba 270 czy 250 zł. Może ktoś z Was pamięta dokładnie, bo tam jakaś zniżka była na niego, pamiętam. I tam są naprawdę niektóre takie perły, takie fajne kosmetyki, które chcę wypróbować, a że kończą mi się niektóre rzeczy w łazience, no to stwierdziłam, że kurczę, no po co mam kupować, skoro wiem, że tu mam i zanim też to wszystko zużyję, zawsze te kosmetyki z kalendarzy adwentowych to wrzucam sobie do jednego pojemnika, koszyka, kartonika czy do czegoś i później wiecie, na bieżąco je, jak mi się coś skończy, to po prostu to zużywam i przez, ja pamiętam któregoś roku, jak miałam kalendarz z firmy Kills i Rituals chyba jednocześnie miałam? Nie, Rituals miałam w zeszłym roku. Dobra, nieważne. Chyba Benefit wtedy miałam i Kills. I... No ale Benefit to jest do makijażu. Ale tak czy siak ja przez... Ej, ja nie chcę was kłamać, ale chyba przez 4 czy 5 miesięcy ja nie kupiłam nic do twarzy, nie, kosmetyku, no bo zużywałam wszystko z tego koszyczka. I właśnie tak mnie ostatnio szarpało. Jeszcze nie wyszedł ten kalendarz z Killsa, a miałam raz i miałam możliwość jeszcze testowania innych kosmetyków kiedyś. I są naprawdę fajne. Fakt, że też testują na zwierzętach. Ale wiecie co, ostatnio jak się zagłębiłam w to, co firmy testujące na zwierzętach, to kopara opadła mi odtąd dotąd i ja wiedziałam, że tego jest dużo, ale nie wiedziałam, że prawie wszyscy. O jeny, jeny, jeny. Dobra, temat rzeka, nie zagłębiamy się. Pamiętajcie, że żyjemy według własnego rozsądku. O, dzisiaj miałam bardzo dobry, fajny komentarz od jednej z Was. Która napisała, że... Przepraszam, nie pamiętam Twojego niku, kochana. Napisałaś, moja droga, że oglądasz wiele youtuberek i że zauważyłaś, że ciągle musimy się z czegoś tłumaczyć i tak dalej. I tu masz absolutną rację. I powiem Wam, że to staje się zjawiskiem nagminnie narastającym, bo często jest tak, że my się musimy tłumaczyć z rzeczy oczywistych. Z tego, że to jest plastikowe, z tego, że kupiłam parówki z takim składem, z tego, że kupiłam sobie kalendarz za tyle i za tyle pieniędzy. O, tak jak ostatnio też było właśnie, że jak pokazałam ten kalendarz, to były komentarze, że ona by musiała na łeb upaść. No to gratuluję, chcesz to spadaj. Żeby kupić taki kalendarz. No słuchajcie, no... Każdy kupuje i żyje tak jak chce, no i właśnie, i widzicie, i to jest tłumaczenie znowu, że dlaczego ja sobie kupiłam kalendarz za tyle pieniędzy, za 250 zł, no dlaczego? Bo chciałam go używać i będę go używać i wiem, że będę z niego bardzo zadowolona i że mnie na niego stać po prostu, no tyle. I
To jest właśnie ten komentarz, że nasze tłumaczenie to jest, wiecie co? Te komentarze nie są nagminne. Przynajmniej u mnie tak jest, nie? Bo ja też, mój kanał też jest mniejszy, to też to inaczej wygląda. I ja tak jak powiedziałam, ja na przykład ostatnio, jeżeli ktoś mi coś napisze, to ja nie milczę, ja milczenie już zaprzestałam, ja odpisuję tym samym tokiem myślenia i tym samym poziomem, co dana osoba na przykład pisze komentarz. I jeżeli później zaczyna się gówno burza z tej osoby, to ja od razu ją blokuję i nawet nie wchodzę w dalsze komentarze, tylko po prostu jeden dla mnie wystarczy, bo ludzie myślą, że jak mają klawiaturę w dzisiejszych czasach, to jest władza. Mogą robić wszystko. O! Na przykład takie coś. Bum, tarararara. Co ty robisz? Chcesz spaść? Co? Aha, no, i patrzcie, no. Ślamazara w kącie stała, on już nie wie co zrobić. Nie, Ryszard jest bardzo gibki. Pomóc ci? Ryszard! No Ryszard, no nie gryź tego. On tam gryzie, nie wiem czy widzicie. Ryśka. Szalony jest, nie? Szalony. Tak, wyżej, na sufit. No dawaj, dawaj. Dawaj tu, na to co powinno być lampą. Dlaczego nie mamy lampy? Wytłumacz się. Ryszard, wytłumacz się. Też się zdziwiłeś? Mówi, kuźwa, na to nie ma odpowiedzi nawet. No i właśnie Ryszard wybił mnie z rytmu. I to jest właśnie to. Mówiłam o kalendarzu adwentowym, ale może skończę jednak o tym komentarzu, że ty właśnie, kochana, napisałaś, że ten, że... jak to się mówi? Że my się musimy ze wszystkiego tłumaczyć. Tak, i to jest takie nasilające się i te komentarze są po prostu... wywołują to, że ty co jakiś czas, tak ja czy ktoś inny, właśnie... tłumaczy się z tego, dosłownie, bo to jest tłumaczenie się. To nie jest mówienie o czymś, tylko to jest tłumaczenie. Dlaczego ja? Trudne sprawy. Dlaczego ja zrobiłam to? Dlaczego ja kupiłam tamto? Dlaczego ja jadę tam? Dlaczego ja jadę sram? Dlaczego zjadłam to? A później tamto? Dlaczego teraz nie jadłam tego? A zjadłam później. No naprawdę, tak to wygląda. Więc to jest bardzo cenny, bardzo cenny, bardzo... no bardzo pasujący komentarz do dzisiejszych czasów. I to się naprawdę nasila. I tak jak mówię... ja nie zezwalam na żadne pieprzenie na moim kanale, bo to jest mój kanał, to jest moje podwórko. To jest coś, co stworzyłam ja i ja na swoim kanale nie pozwolę sobie, żeby ktoś robił gówno burzę, nie wiadomo o co. Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, wyłączasz, idziesz na inne kanały, tak samo ja jak oglądam telewizję, jak mnie coś wkurwia za przeproszeniem, to również się nie oglądam, nie męczę, nie wracam do tego, nie przeżywam tego. No przynajmniej ja tak mam, nie wiem. No słuchajcie, to jest coś, co każdy z nas tworzy, wkłada w to dużo pracy, kupuje sprzęty, stara się jak najlepiej. Ja też nie jestem profesjonalistką, nigdy nie będę, ale uważam, że jest okej, okay, że sprzęty, które pokupowałam, mają jakoś 4K, że jest w miarę okej. Okay. Są jakieś wpadki, jakieś błędy i montaż może nie jest najlepszy, ale coś tam się staram i uważam, że ma to ręce i nogi. I to jest moja praca, to jest coś, co ja również kocham i uwielbiam, bo to sprawia mi radość. I nie pozwolę, aby na moim kanale była jakakolwiek burza z byle jakiego powodu. Więc moje podejście do milczenia, jeżeli ktoś ma coś, skończyło się. Bo to było jeszcze gorsze i ludzie mieli, wydawało im się, że mają więcej zezwolenia na pisanie nie wiadomo czego. Teraz nie, jest krótka piłka, słuchajcie. Jeżeli piszesz, to ja odpowiadam, a później jeżeli ktoś się burzy czy coś, to ja już sobie nie zaprzątam tę głowy, tylko po prostu out, od razu. Ja to robiłam od zawsze zresztą. Kiedyś też przyjmowałam pozycję odpisującą, później zrobiłam milczącą i uważam, że odpisująca była zdecydowanie lepsza niż milcząca, bo ludzie myślą, że po prostu mogą dosłownie wszystko. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Także no, to nasze tłumaczenie, no to niestety tak jest. I powiem Wam, że to się robi coraz bardziej męczące, coraz bardziej wkurzające. I, no jaka jest metoda na to? Metodą jedną jest tylko i wyłącznie to, żeby... przeczytać i olać. Okej. Ale uwierzcie mi, że są tematy, które po prostu co jakiś czas non-stop, notorycznie się pojawia i ty po prostu w końcu masz dosyć i musisz powiedzieć o tym filmie. Nie możesz, nie chcesz, tylko musisz, bo masz taką presję, bo ludzie to po prostu, ja nie wiem, co sobie wyobrażają i
ja wiem, że to was męczy i że to was po prostu zaczyna już delikatnie mówiąc wkurwiać. No bo ile można słuchać, jak ktoś stoi i stynko i się tłumaczy, że ona se kupiła sweter dzisiaj za tyle, ja se rozciągam dekolt dzisiaj tak, a jutro sobie zrobię spinką i będę chodzić tak. No, pierdolca idzie dostać, naprawdę. Dobra, ja też postaram się znaleźć gdzieś tutaj zdrowy balans do tego wszystkiego. Ryszard, ojciec idzie? Ojciec idzie. Dobra, idziemy po kozaki, bo jest naprawdę zimno, a moich kozaków to i tak nawet nie będzie widać, więc niech ktoś nie myśli, że idę na rewie mody i wyciągam sobie kozaczki na cmentarz. Po prostu jest naprawdę tak zimno, że masakra. A ja jestem okropnym zmarazluchem. I jeszcze nie powiedziałam jednak, jeszcze nie koniec. Kalendarz adwentowy. Właśnie szarpało mnie, żeby kupić sobie kalendarz adwentowy z Kilsa. Ale... on kosztuje 450 zł. On jeszcze nie wyszedł. I nie wiem. Zapisałam się tam do tego powiadomienia. Ale czy kupię, to nie wiem. Może na łeb upadnę i kupię? Nie, no nie wiem. A tego tak mnie wczoraj szarpało, żeby wziąć, pootwierać i później wam się przyznać przed vlogmasem, że otworzyłam. Bo mi się kosmetyki kończą, a tutaj mam tyle i... nie no, vlogmas to jest vlogmas. I jeszcze jedno. Przypominam, że vlogmas to będą tylko i wyłącznie vlogi, filmów kulinarnych nie będzie. A od 1 do 25 ja tak planuję vlogmas zrobić, będą tylko i wyłącznie vlogi. Jeżeli jakiś dzień wyleci, to nie będzie vloga, więc jak zawsze będę się starała tak, jak mogę. Jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Już skończymy, słuchajcie, ten dzisiejszy film, bo wczoraj na Foxie oglądaliśmy Wojna Światów. I były dwa odcinki pod rząd. No słuchajcie, no Jezus, jakie miodzio było. To jest obłęd. No nie podobno, to jest po prostu obłęd. Więc nie wiem, gdzie go możecie obejrzeć. Czy gdzieś tam on już jest. Czy tylko na tym Foxie musicie czekać na powtórkę, czy co, nie wiem. Ale no po prostu genialny. Znaczy pierwsze dwa odcinki. Mam nadzieję, że tego nie zepsują, nie zniszczą mi tego. Więc jeżeli ktoś lubi podobną tematykę seriali do mnie, bo ja naprawdę wiecie, że jestem specyficzna i potrafię wiele razy wybrzydzać i nie wiem, wszyscy lubią Grę o Tron, nie wiadomo co jeszcze, a jakoś Waza Chiny Ludowe tego obejrzeć nie mogę, no. Harry'ego Pottera, no Boże, świetnie, jak można. Oczywiście szanuję. Nie mam żadnego problemu, więc dobra, idę do mojej szafeczki, po moje kozaczki i dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy dzień. Proszę was o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.